We wtorek 17 marca w Łagiewnikach odbyła się uroczystość z okazji otwarcia hali sportowej wybudowanej przy Zespole Szkół Samorządowych. Gościem honorowym był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Uroczyste otwarcie hali sportowej, długo wyczekiwanej, ponieważ szkoła była budowana, otwarcie szkoły było w 2002 roku i cała społeczność gminy czekała na otwarcie hali. Poprzednia rada podjęła uchwałę i decyzję o tym, że będą budować i udało się. Zaprosiliśmy, tutaj w zasadzie zaprosił pan Paweł Kondrakiewicz, który jest przewodniczącym Rady Gminy i osobą zaprzyjaźnioną z panem marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i zaszczycił nas swoją obecnością w dniu dzisiejszym. Mamy również i zaproszonych posłów, senatorów, będzie pani kurator oświaty. Wyjątkowy dzień. Przedsiębiorcy, którzy również z nami współpracują. No to są bardzo ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności, a także dla Polski, bo każda taka inwestycja to przecież to jest inwestycja w młodzież, dzieci, czyli w naszą przyszłość. Zaś ta hala jest przepiękna, duża. Kosztowała ponad 4 miliony. To duży wysiłek dla takiej gminy jak Łagiewniki. A w tej chwili możemy oglądać prezentację dzieci i młodzieży. Widać, że to jest młodzież roztańczona, rozśpiewana, na pewno także usportowiona. Budowa hali trwała 3 lata, a jej koszt wyniósł ponad 4 miliony złotych. Dzisiaj jest to naprawdę wyjątkowy dzień dla całej naszej tu społeczności gminnej, bo oddajemy już oficjalnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Samorządowych w Łagiewnikach. Korzystając z okazji chciałem podziękować właśnie naszym radnym poprzedniej kadencji, którzy podjęli tak trudną decyzję, zaakceptowali moją decyzję o rozpoczęciu budowy hali gimnastycznej. Koszt całkowity ponad 4 miliony 130 tysięcy. Oczywiście było dofinansowanie ponad 1 300 000 z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Urząd Marszałkowski. Jeśli możemy dołożyć tą cegiełkę, a pamiętajmy, że gro środków dała gmina, samorząd, decyzja radnych, wójta, bardzo ważna dla tej społeczności, bo nie tylko drogi. Na drogi zdążymy, na kanalizację zdążymy pieniążki wydać, natomiast to służy zdrowiu i oczywiście ponad 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dużą zasługę w powstaniu hali mieli radni poprzedniej kadencji, mieszkańcy Łagiewnik oraz wójt Janusz Szpot. To jest nasz wspólny sukces, bo proszę mi wierzyć. Oczywiście chciałem bardzo tą salę wybudować, bo mi zależy na tym, żeby ludzie chcieli mieszkać w Łagiewnikach, ale musimy stworzyć dobre warunki, bo budują się kto? Młodzi ludzie się budują. Czyli jak będzie dobra szkoła, dobre przedszkole, to będą chcieli tu zostać w tej gminie, ale to też jest sukces, ja zawsze mówię, liczy się drużyna. Jest to wspólny nasz sukces Rady poprzedniej kadencji, jak wspominałem, bo jednak te ponad 2 miliony własnych środków to jest dużo dla tak niedużej gminy, gdzie mamy wiele innych potrzeb. Dlatego to uważam, że jest nasz wspólny sukces. To był duży wysiłek dla samej gminy, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny i radnym, i też mieszkańcom, którzy zrozumieli, że pewne rzeczy nie będziemy robić, bo budujemy salę gimnastyczną. Tym bardziej, że mamy jedno gimnazjum w gminie i tak naprawdę ta sala służy wszystkim dzieciom z całej gminy. Wybudowana hala jest przede wszystkim inwestycją w przyszłość, która będzie służyć nie tylko uczniom Zespołu Szkół Samorządowych, ale również okolicznym mieszkańcom. Ja chętnie przyjeżdżam na takie uroczystości, bo na nich widać, jak Polska się rozwija, jak się zmienia. Że to nie jakieś obiekty, które powstają w dużych miastach, ale właśnie te wsie, gminy wiejskie, to są te miejsca, które przez wiele lat były zapóźnione, które gdzieś tam z tyłu funkcjonowały, wielkich inwestycji. Dla gminy Łagiewniki taka inwestycja to jest duża inwestycja. I wójt mówił, że zastanawiał się, czy drogi, czy hale. Oczywiście drogi są wszędzie potrzebne, będą potrzebne, ale taka hala to właśnie inwestycja przyszłość, czyli naszą młodzież. Każda inwestycja, szczególnie w małych gminach średnich, gdzie nie było hal sportowych, jest niezwykle potrzebna.
przecież wiemy dokładnie, że jeżeli nasze dzieci będą tylko spędzały czas przy komputerze, to proszę zważyć, to już się wiąże z chorobami. Aktywność fizyczna, gry zespołowe, umiejętność współpracy, ale także uczymy się, jak ktoś kiedyś powiedział, bardzo precyzyjnie, słusznie uważam, uczymy się też przez sport. Uroczystość zakończyła się występami artystycznymi dzieci i młodzieży oraz rozgrywkami sportowymi w nowej hali.